Mariusz Solecki, Literackie portrety żołnierzy wyklętych. Esej o literaturze polskiej lat 1948-2010. Autor podejmuje pionierską próbę ukazania wątku żołnierzy wyklętych w literaturze ukazującej się zarówno w czasach PRL-u, jak i już po roku 1989. Analizując utwory takich pisarzy jak np. Andrzejewskiego, Bratnego, Kruczkowskiego czy Nienackiego, a także całego legionu zapomnianych już pisarzy drugo- i trzeciorzędnych, Solecki odsłania mechanizmy zafałszowywania przez nich rzeczywistości w interesie komunistycznej władzy. Ci bardziej utalentowani pisarze czynili to oczywiście w sposób inteligentniejszy niż ci mniej zdolni. Nie jeden z tych serwujących czytelnikowi jawne kłamstwa pisarzy aspirował później do roli moralnego autorytetu. Znacznie skromniejsza jest analizowana przez autora twórczość tych nielicznych autorów, którzy na przekór dominującym w literackim mainstreamie trendom zajęli się w ostatnich 20 latach odkłamywaniem czarnej legendy żołnierzy wyklętych. Walorem książki jest połączenie celnej analizy literackiej z rekonstrukcją historycznego kontekstu wydarzeń, które stały się kanwą konkretnych utworów. Praca atrakcyjna ze względu na swą eseistyczną formę, język jej daleki jest od stylu uczonego, autor unika fachowej literaturoznawczej terminologii. Książka dla czytelni naukowych, ale nie tylko dla nich, po prostu dla wszystkich zainteresowanych. Zawiera bibliografię i indeks osób. Allgemeine SS 1925-1945. Przeznaczona wyłącznie do czytelni naukowych, publikacja przygotowana przez angielskie niezależne Towarzystwo Historyczne Ulrich of England, zajmujące się kolekcjonowaniem militariów i dokumentowaniem ich w postaci książek z historii wojskowości. Autorzy najpierw przedstawiają organizację oraz ideologię SS, a potem szczegółowo omawiają mundury, ekwipunek, flagi, odznaki i dokumenty funkcjonujące w zbrodniczej organizacji w czasie pokoju. Opisom towarzyszy bardzo bogaty materiał zdjęciowy. Książka budzi jednak poważne kontrowersje. Mimo że wydawca pierwowzoru stwierdza, że, tu cytat, praca niniejsza zdecydowanie odżegnuje się od jakichkolwiek politycznych czy etycznych interpretacji i zajmuje się wyłącznie przedmiotami, to już polski wydawca zwraca uwagę, że, znów cytat, autorzy dostrzegają różnicę między edycjami broni białej ze stali damasceńskiej oraz eksponują męczenników SS, a zupełnie zapominają o ofiarach oprawców z SS z obozów zagłady czy więziennych katowni. W tym celu opatrzono oryginalny tekst przypisami i uzupełniono o informacje o zbrodniach i projektach Niemców, czy o oprawcach prezentowanych na zdjęciach w mundurach galowych bez żadnego komentarza. Koniec cytatu. Zastanawiać musi również umieszczenie w żywej pagienie motta SS. Pozycja przeznaczona tylko do czytelni naukowych, jako materiał źródłowy jedynie w dziedzinie ikonografii, bo teksty budzą co najmniej wątpliwości i tylko dla zainteresowanych tematem czytelników, posiadających wiedzę pozwalającą na krytyczny odbiór książki. Zawiera bibliografię i przypisy. Tadeusz Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje. Książka jest pierwszą w piśmiennictwie historycznym całościową próbą przedstawienia określonego w tytule tematu. Choć praca ma charakter naukowej monografii, to jednak dzięki wykorzystaniu poruszających wspomnień i pamiętników osób represjonowanych za swą działalność niepodległościową w czasie II wojny i po jej zakończeniu zainteresuje z pewnością szerszy krąg czytelników. W polu zainteresowań autora znalazły się nie tylko klasyczne więzienia, ale także obozy koncentracyjne NKWD i informacji wojskowej, obozy pracy przymusowej, obozy izolacyjne dla Polaków, Niemców i Ukraińców, czy wreszcie ośrodki pracy więźniów z reżimem obozowym. Poza całym repertuarem wyrafinowanych kar i opisem urągającej ludzkiej godności warunków przetrzymywania więźniów, autor wiele miejsca poświęca także obchodzeniu przez więźniów świąt religijnych i patriotycznych. Znajdziemy tu również opisy ucieczek i buntów więźniów,
Są również w tej książce ukazane sylwetki wyjątkowo okrutnych i perfidnych funkcjonariuszy aparatu więziennego, w tym także tych specjalizujących się w wykonywaniu tzw. strzału katyńskiego w tył głowy. Autor pisze wreszcie o wzruszających przejawach solidarności społeczeństwa z zamurów z represjonowanymi wychodzącymi na wolność. Książka zawiera obszerną bibliografię, indeks osób i indeks geograficzny. Jarosław Zieliński, przedwojenne Kamionek, Grochów, Saska Kępa, najpiękniejsze fotografie. To nowy album historyka, warszawianisty i autora cyklu Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy oraz ostatnio prezentowanej publikacji Przedwojenna żydowska Warszawa na 9 przeglądzie 2012. Gromadzi archiwalne zdjęcia portretujące prawobrzeżną Warszawę, Pragę Południe. Przedwojenne fotografie dokumentują przede wszystkim architekturę Saskiej Kępy, Kamionka i Grochowa. Poprzedza je rozbudowany wstęp historyczny, a każde zdjęcie opatrzone jest komentarzem. Publikacja obowiązkowa na półce warszawianisty.